Witam Was na kanale Zaśnij Martyny. Dzisiaj właśnie zrobię teraz kontrolę moich roślin owocowych. Się zdziwicie, jak zobaczycie. To jest moja karambola. I tutaj to coś, nie wiem, czy widzicie to niewyraźnie. Ale puszcza czwartą gałąź. Mogę Wam pokazać, jak zamyka listki. No, widzicie, jak zamyka, ona też na noc tak robi. Ładnie sobie trochę rośnie. Za kilka lat będę mieć owoce. Ostatnio widzieliście, jak papaja miała dopiero pierwsze kiełki, a teraz to już. Mamy około 50 sadzonek. Połowę z nich zasadzę na ogrodzie. Jeśli wiecie, jak zimować, to napiszcie w komentarzu pod tym filmikiem albo innych z owocami, albo pod jedłą koreańską. Ta wtedy serduszko. To jest moja papaja z pestek. Dalej Wam pokażę opuncję. Nie wiem, co ona puszcza. Też napiszcie w komentarzu pod tym filmikiem lub z jedłą koreańską. Co ona puszcza? No bo dziwnie to wygląda, jak jakieś dziwne odgałęzienie, ale ona chyba tak nie puszcza. Ale wiem, że to opuncja, ale nie wiem, co ona tam puszcza. Jakieś dziwne odgałęzienia. Dalej Wam pokażę mojego bananowca. Listek się tutaj rozwinął, jak widać. Jeśli liść się zwija do środka, to znaczy, że trzeba ją podlać, bo ja kiedy podlałam, to od razu się rozwinęły. Dalej będzie smoczy owoc. To nie jest ten, co z nasion, bo mi nie wykiełkował w ogóle. Nie wyszedł mi. A ten to kupiłam w sklepie ogrodniczym, bo jakaś była tam kolekcja. Dopiero w domu się dowiedziałam, że to jest właśnie smoczy owoc. Inaczej pitaya lub pitahaya. Lub dragon fruit, czy jakoś jak się... Dragon fruit. No i popularnie się nazywa to chyba smoczy owoc. To się spitaya i pitahaya. To właśnie kaktus, on za kilka lat będzie zdolny. To nie jest nasion, mówię, tylko... Mam ich po około 40, no około, nie, chyba 50 ich mam. Sadzonek smoczego owocu. Dalej będzie mandarynka. Ładnie daśnie puszcza listki. Kwiatów jeszcze nie daje i owoców. Może za jakiś czas da nowinki. I mam nadzieję. Jeszcze mam pytanie. Jeśli wiecie, jak uratować drzewko bonsai, to dajcie znać w komentarzach, bo to jest wysiłujcie, ale chyba powinno się dodzieć, bo puszcza nowe, bo mu się tu podoba, gdzie ja go teraz stawiłam. Tu jest kurkuma, widocznie się odrodziła, bo ostatnio, nie wiem, czy Wam pokazywałam, czy nie, miała dwa listki, teraz ma już tyle, bo się odrodziła po prostu. Następne będzie... Oto kurkuma. Miała ostatnio dwa listki. Teraz ma już tyle. To jest moja kurkuma. Nie wiem, gdzie się owoce zbiera. Dajcie znać w komentarzach, gdzie te owoce są. Kurkuma. Dalej będzie... Teraz będzie sadzonka kurkumy. I nie za bardzo się przyjęła. Padła. Musiałam wyrzucić raczej. A szkoda, bo jest fajna, ale właśnie, że tamte godzina przeżyła. No i to koniec. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę i do zobaczenia wkrótce. Jeśli dacie jakieś odpowiedzi, dam Wam serduszko pod komentarzem i lajka i zasubskrybuję Was kanał. No i do zobaczenia już wkrótce. No to pa.